Dzień dobry, witam serdecznie na kolejnej lekcji informatyki. Dzisiaj zajmiemy się programem Krita. Co to jest program Krita? Program Krita jest to program, który służy przede wszystkim do rysowania i do tworzenia animacji. My zajmiemy się tym drugim, czyli postaramy się tworzyć animacje. Zanim jednak to zaczniemy robić, musimy sobie przygotować środowisko pracy i temu będzie poświęcona dzisiejsza lekcja, czyli ustawienia okien i tak dalej. Ja już sobie Krytę tutaj włączyłem i po włączeniu Krity wygląda ona w następujący sposób. Mamy okienko powitalne, mamy ustawienia narzędzi, z lewej strony mamy jakieś narzędzia, z prawej strony mamy jakieś okna pędzli, kolorów i tak dalej. I naszym zadaniem dzisiejszym będzie przystosowanie tych wszystkich okien do widoku takiego, w którym będę mógł tworzyć animacje. Dobrze, musimy najpierw i tak stworzyć pierwszy dokument, a potem zaczniemy zmieniać ustawienia okien. Więc w okienku powitalnym wybieram sobie po prostu nowy plik. Pojawi się okno tworzenia nowego dokumentu. Mam tu różnego rodzaju szablony, m.in. szablon animacji, ale nie będę z tych szablonów korzystał, tylko sam ustalę sobie rozmiar mojej kartki poprzez wpisanie szerokości i wysokości. W szerokości wpiszę 1280, natomiast w wysokości wpiszę 720. Jest to rozdzielczość HD, która na początek myślę, że będzie wystarczającą rozdzielczością do zrobienia prostych animacji. Nic więcej tutaj nie zmieniam, nie będę tego na razie tłumaczył. Wybieramy klawisz utwórz, przez co będziemy mieli naszą kartkę naszego dokumentu. Powstała nam kartka biała, mógłbym już nawet na niej rysować w jakiś tam sposób, ale to nie jest temat dzisiejszej lekcji. Naszym zadaniem jest prawidłowe ustawienie okien, czyli przygotowanie sobie po prostu środowiska pracy. Tak jak mówiłem, zajmiemy się na naszych najbliższych lekcjach animacjami, więc muszę moje środowisko pracy zamienić na środowisko odpowiednie do tworzenia animacji. Jak to zrobić? Bardzo prosto. Wystarczy w menu okno wybrać przestrzeń pracy i zmienić naszą przestrzeń pracy na animację. Wybieram animację i zobaczcie, co się stało. Nasze okienko zmieniło się całkowicie. Pojawiły się inne narzędzia, pojawiły się wszystkie z lewej strony, z prawej strony nie ma żadnych narzędzi. Pojawiła się jakaś oś czasu na dole, tak jak w filmie, więc troszeczkę nam się to wszystko pozmieniało. Ja chciałbym to dostosować do swoich potrzeb, czyli tak jak będę kolejne filmy tłumaczył, troszeczkę pozmieniam położenie tych okien. Możecie oczywiście pracować na takim układzie standardowym, to już jest wasz wybór, ale dlaczego zmienię miejsce tych narzędzi? Chociażby dlatego, że osoby, które pracują na niższej rozdzielczości, mogą mieć kłopot. Te narzędzia tutaj wszystkie mogą się ścisnąć po jednej stronie. No a druga kwestia to jest taka, że jestem troszeczkę przyzwyczajony, że na przykład chociażby warstwy mam po prawej stronie. No i przyzwyczaiłem się do takiego układu. No to zacznijmy od takich ustawień podstawowych, czyli najpierw zdecydujmy, co w ogóle nam jest potrzebne, a co nie będzie nam potrzebne. Powiększę trochę ekran. Dobrze, zacznijmy od tych narzędzi po lewej stronie. Tutaj mam przybornik, czyli główne nasze narzędzia, które są bardzo, bardzo potrzebne, więc nic z nim nie robię i to miejsce dla nich jest jak najbardziej odpowiednie. Następnie mam wybierak danej barwy. Ja nie będę używał wybierania koloru z tego miejsca, więc w ogóle krzyżykiem wyłączam i usuwam tą zakładkę. Nie chcę jej mieć. To sobie troszeczkę mogę powiększyć takimi 6 kropeczkami. No i potem mam 3 zakładki. Warstwy, ustawienia i rozbudowany wybierak. Ten rozbudowany wybierak barw też nie będę tych kolorów stąd wybierał, więc też krzyżykiem go wyłączam. Nie będzie mi potrzebny. Będziemy te barwy wybierać z innego miejsca.
Ustawienia narzędzi. Jest to zakładka bardzo potrzebna. Jest to zakładka, która dotyczy tych narzędzi, tak? Przykładowo wybiorę sobie literkę T do pisania tekstu, no to mogę sobie ustalić rozmiar czcionki, wyrównanie, rodzaj czcionki i tak dalej, więc dobrze by było, żeby ta zakładka znajdowała się bezpośrednio przy tych narzędziach. Druga zakładka są to warstwy. No i tak jak mówiłem, warstwy... Jestem przyzwyczajony, że te warstwy zawsze są po prawej stronie, więc te warstwy wyciągnę sobie z tego lewego okna, na razie na kartkę. Wyciągamy nie za nazwę warstw, tylko za ten dolny napis warstwy. Wyciągam sobie na razie na bok. No dobrze, zostały mi to w takim razie tylko narzędzia oraz ustawienia narzędzi. Może przyłączę sobie na pędzel, czyli dwa okienka, tak? Jadę niżej. Tutaj mam animację i wbrew pozorom jest to bardzo dobre miejsce do animacji, ponieważ tutaj mam oś czasu, czyli to, gdzie będę wstawiał moje klatki animacji, ale szczerze mówiąc z tego się dosyć rzadko korzysta. Z tego korzystamy na początku filmu, na końcu filmu, bądź w momencie, kiedy testujemy film. Ale wszystko, pozostałe rzeczy tak naprawdę najczęściej dzieją się tutaj w osi czasu. Więc te animacje też wyciągnę i dam na prawą stronę. Dzięki temu osoby, które używają mniejszej rozdzielczości, będą mogły sobie to wszystko będą widzieć bez konieczności przewijania. Tak? Dobra, wrócę do normalnego rozmiaru okna. Jeszcze troszeczkę powiększę sobie, może tak, te dwa okna będę za chwilę przenosił na prawą stronę, a tutaj dół, czyli oś czasu, troszeczkę wyciągnę sobie do góry, żeby mieć po prostu ją lepiej widoczną. Dobrze, zostały mi dwa okienka, które na razie mam, nigdzie nie mam ich umieszczonych, więc warstwy chcę mieć tutaj po prawej stronie. Łapię sobie to okienko warstw, przeciągam sobie w prawo i wyjeżdża mi takie szare okienko, które pozwala mi tutaj te warstwy upuścić. No to upuszczam te warstwy tutaj i zobaczcie, one już się bardzo ładnie przyczepiły do naszego okna głównego. Dostałem jeszcze animację. Mógłbym wstawić tutaj, ale wtedy wstawi się to jako zakładka, a chcę mieć to poniżej, czyli cały czas chcę mieć to widoczne, więc jadę na prawo, przejeżdżam troszeczkę do dołu i od dołu wyjeżdża mi miejsce, gdzie mogę też upuścić te animacje. Upuszczam i mam wszystko ładnie ustawione. Oczywiście te okna można pod siebie dostosować, powiększyć, pomniejszyć, w zależności jaką mam rozdzielczość ekranu, tak? Czyli tutaj tymi paseczkami mogę sobie je dowolnie przewijać. Góry nic nie zmieniam, zostawiam, dół też zostawiam jako oś czasu. I w tym momencie mam przystosowane środowisko na tyle, że mógłbym zacząć tworzyć pierwszą animację. No i to chyba na tyle. W kolejnym odcinku z tymi ustawieniami zaczniemy. O, zapomniałem jeszcze o jednej sprawie. Bardzo dobrą rzeczą, chociaż Krita zapamiętuje te ustawienia, ale może się zdarzyć, że niechcący sobie zresetujemy ustawienia Krity. Może pokażę, jak to się robi, ale nie zresetuję. W ustawieniach mamy taką fajną opcję: wyzeruj ustawienia Krity. Wtedy przywróci ustawienia początkowe okien. Gdyby mi się na przykład coś takiego zdarzyło, to znowu bym musiał wszystkie ustawiać, ale jest na to prosta metoda. Tutaj po prawej stronie u góry, może powiększę, mamy taką dodatkową opcję, gdzie też mogę wybierać przestrzeń pracy, ale mam bardzo fajną rzecz tutaj na dole. Mogę zapisać układ okien, tak? Czyli przykładowo, jak ja sobie zapiszę, może zapiszę sobie jako to animacja. Zapiszę sobie mój układ okien, zapiszę sobie pod nazwą animacja i zobaczcie, jakie to jest fajne. Zapisuję. Może zmniejszy komputer się mnie tutaj zapyta. Tutaj nic nie zaznaczam, po prostu wybieram OK. No i ten układ został zapisany. No nic się nie wydarzyło. Ale zobaczcie, co mogę zrobić w momencie, kiedy zgubiłbym te ustawienia okien, tak? Czyli ja sobie wyzeruję ustawienia Krity. Wyzerowane, tak, OK, wyzerowałem. Zobaczcie, wróciło do tych ustawień, które miałem na samym początku, jak włączyłem Krytę. I teraz zamiast znowu przełączać to okno, przestrzeń pracy, animacja i tak dalej, to ja już zapisaną moją wersję mogę sobie po prostu otworzyć. Zobaczcie, kliknąłem animacja i przywróciło mi układ moich okien. Więc bardzo dobrą, że tak powiem, zakończeniem naszej pracy jest zapisanie tego naszego układu okien.
No i to chyba wszystko. Na następnej lekcji zajmiemy się już tworzeniem pierwszej animacji. Dziękuję bardzo.